Czy sukces w biznesie definiuje wartość współczesnego mężczyzny? Otóż niekoniecznie. Chociaż społeczeństwo często utożsamia sukces zawodowy z wartością osobistą, to jednak wartość człowieka nie jest mierzona tylko jego osiągnięciami biznesowymi. Prawdziwa wartość współczesnego mężczyzny leży w jego cechach charakteru, takich jak uczciwość, empatia, zdolność do współpracy i dbałość o bliskich. Osiągnięcia zawodowe są ważne, ale nie stanowią całości obrazu. W biznesie umiejętności takie jak zarządzanie, strategiczne myślenie i innowacyjność są kluczowe, ale równie istotne są umiejętności miękkie, jak inteligencja emocjonalna czy umiejętność budowania relacji. Pamiętajmy, że wartość mężczyzny nie powinna być oceniana tylko przez pryzmat stanowiska, jakie zajmuje, czy wielkości konta bankowego. To, jak traktuje innych, jak radzi sobie z wyzwaniami życiowymi i jakie wartości wyznaje, jest równie istotne. Podsumowując, w biznesie, jak i w życiu, kluczowe jest dążenie do równowagi między sukcesem zawodowym a rozwojem osobistym. Współczesny mężczyzna to ktoś, kto rozumie, że jego wartość wykracza poza sukcesy biznesowe.